Cześć, witam Was na moim kanale 365 dni o piłce. Jesteśmy właśnie po zakończonym spotkaniu pomiędzy Górnikiem Łęczną a Lechem Poznań. To ostatnie sobotnie starcie w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy to cicha sensacja. Remis w Łęcznej, która zremisowała swoje trzecie spotkanie u siebie i to z rywalami z górnej części tabeli, bo mowa tu o Piaście Gliwice, Lechu Poznań i Rakowie Częstochowa przed tygodniem, także możemy mówić o nowej twierdzy w Łęcznej. Wiemy, że już taka twierdza stoi w Płocku. Miejscowa Wisła nie jest w stanie przegrać na swoim stadionie. W składzie Łęcznej zabrakło dzisiaj najskuteczniejszego strzelca, czyli Bartosza Śpiączki. Trener Kiereś musiał zmieniać ofensywę. Wystawił na pozycję numer 9 Banaszka, który grał przyzwoicie dzisiejszy mecz. Dużo pracował w obronie, zastawiał się, kiedy było to potrzebne, natomiast nie był w stanie zastąpić on etatowego napastnika, jakim jest wspomniany Bartosz Śpiączka. Z nieobecnych trzeba też wspomnieć o Wędrychowskim. Marcel Wędrychowski, skrzydłowy młodzieżowiec, którego nie ma już od ponad tygodnia, leczy uraz. Bardzo pasowałby w tej układance na mecz z Lechem jako zawodnik idealny pod kontrę. Bardzo podobnie charakterystycznie do Krykuna, czyli drugiego zawodnika na flance, który występował dzisiaj, który zanotował asystę. Moim zdaniem bezsprzecznie najlepszy piłkarz tego spotkania. W miejsce Wędrychowskiego grał Mak, który po godzinie został zmieniony. Bezbarwny występ tego piłkarza. Od samego początku Lech dominował. W 9 minucie mieliśmy groźną sytuację Amarala, szalenie dzisiaj aktywnego. Minął kilku rywali na dużej prędkości, zagrał do Iszaka, ten sytuacyjnie uderzył, natomiast Gostomski to obronił. Kilka minut później Lech wszedł na prowadzenie za sprawą wspomnianego Portugalczyka. Amaral uderzył do pustej siatki po asyście Tiby z lewej strony, który oskrzydlił akcję. I wszystkim wydawało się, że tylko kwestia czasu, kiedy Lech zacznie sięgać po następne bramki. W drużynie Górnika Łęcznej trzeba wspomnieć raz jeszcze o Krykunie, który w tym defensywnym ustawieniu i w tym układzie Kierasia, to on, a nie Banaszak zastępujący Śpiączkę, był tym pierwszym obrońcą, był tym zawodnikiem, który pierwszy wychodzi do kontry, który eksponował swoją szybkość, dynamikę i umiejętność zabrania się z piłką i czasami z rywalem na plecach. Grał całe zawody niesamowicie, jego pierwsza asysta, bo dotąd piłkarz bez liczb. Rewelacyjne zawody z jego strony, a ta asysta wspomniana, świetne zwieńczenie jego dzisiejszej gry. Jeżeli mówimy o skrzydłowych, to trzeba też wspomnieć o piłkarzach Kolejorza, czyli Kamiński i Baluła z drugiej strony. Piłkarze, którzy napędzali akcję swojej drużyny i obok Amarala, który zszedł po mniej więcej godzinie gry, przejęli pałeczkę i byli tymi głównym motorem napędowym akcji. Jeżeli chodzi o Baluę, moim zdaniem najlepszy występ tego piłkarza, nie zdobył on ani bramki, ani nie zanotował asysty. Dotąd przypomnijmy jeden gol w konfrontacji z Wisłą Kraków. Natomiast piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej grał rewelacyjnie, stwarzał wiele sytuacji dla swoich partnerów, którym zabrakło gdzieś tam wykończenia pod polem karnym. Natomiast Kamiński można zliczyć co najmniej 4 strzały młodzieżowca. Bardzo dobre zawody w jego wykonaniu, niemal całe rozegrane spotkanie, natomiast też bez bramki, bez asysty, co tak naprawdę mogło być kluczowe, żeby Lech wcześniej wyszedł na 2-3-bramkowe prowadzenie i ostatecznie wygrał to spotkanie. Niespodziewana bramka Łęcznej na 1-1 to bramka Janusza Gola, który świetnie się zachował w polu karnym, w biegu pomiędzy obrońców. Piłka, wspomniałem, zagrana przez Sergeja Krykuna. Strzał główką nie do obrony i sensacyjny wynik. Wynik, z którego Łęczna i Kamil Kiereś może być dumna, a Lech może sobie pluć w brodę, bo jak zerknęlibyście na statystykę z tego spotkania, no to Kolejorz miał mniej więcej 25 strzałów, a Łęczna strzałów mniej więcej 5. Spotkanie nie było wyrównane, spotkanie, w którym dominował i przeważał Lech, natomiast kluczowym aspektem było brak dobrego wykończenia, na co mogli narzekać fani Lecha Poznań. W spotkaniu ze Stalą Mielec, zakończonym również wynikiem remisowym, ale wtedy było 0-0. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Lech na pozycji lidera, ex aequo z punktami z Lechią Gdańsk. Górnik Łęczna wciąż na ostatniej pozycji tabeli, natomiast z lepszymi nastrojami. Urwali oni punkty liderowi Ekstraklasy i pokazali kawał dobrej gry. Tak jak wspomniałem, zdominowani, natomiast konsekwentni, w obronie bardzo szczelnie. I duże słowa uznania też dla Gostomskiego, który był szefem, jeżeli chodzi o tyły i nieraz ratował skórę piłkarzom Łęcznej. Górnik Łęczna 1, Lech 1. Ja Wam dziękuję za odcinek, zachęcam do innych moich podcastów. Do zobaczenia i pozdrawiam.